Cześć, to ja Andrzej, a to Triumph Street Triple RS 765 na rok 2020. Taka nazwa. Motocykl na rok 2020, bardzo podobny do tego, na którym jeździłem w 2017 roku, bardzo podobny do tego z 2015, 14, 13, aż do 2007 roku, w którym to pierwszy raz, że zobaczyliśmy Triumpha Street Triple. Jeżeli coś jest dobre, to należy to tylko poprawiać, nie należy tego zmieniać. I to jest przykład, dlaczego Street Triple przez te wszystkie lata jest tak odnoszącym sukcesy naked bike'iem. Pamiętam, co ciekawe, w 2007 roku, jak właśnie pojawiły się pierwsze Streety, czyli małe trzycylindrowe Triumphy, wszyscy wsiedli na to i to był szok. To było szok i niedowierzanie, ponieważ ten silnik trzycylindrowy, bo te motocykle tradycyjnie mają trzy cylindry w rzędzie, był takim połączeniem rzędówki i V-ki i wszystkim tego, co ludzie potrzebowali, czyli naked bike'a, który ma przyzwoicie silny dół, mocny środek, ale też ma tą górę, bo wiemy o tym, że jeżeli silnik jest dwucylindrowy, w szczególności w naked bike'ach, to on zazwyczaj ten dół ma, środek ma, a góra puchnie. Z kolei silniki czterocylindrowe są fajne, przyjemne, gładkie do jazdy, ale jeżeli nie utrzymujemy ich w odpowiednim zakresie obrotów, no to po prostu one nie ciągną, nie mają czym wyjechać nam spod tyłka. I Triumph po prostu zrobił coś prostego. No zawsze to robili. Wywalił jeden cylinder z koncepcji silnika czterocylindrowego i trzy cylindry w rzędzie, dzięki temu, że one są stosunkowo większe, bo pojemność wtedy 6,75, dzisiaj 7,65 circa, powoduje to, że te tłoki, pomimo tego, że pojemność jest podobna, załóżmy, do konkurencji, to te tłoki muszą być troszeczkę większe lub mieć większy skok i dzięki temu lepiej ten motocykl pracuje sobie w niskim, średnim zakresie obrotów. No i jak wszyscy oszaleli na punkcie Triumpha, no to był taki, o super, 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 jeździmy na tych Triumphach. No i później konkurencja się odezwała, robiąc na przykład to co Triumph, czyli produkując silniki trzycylindrowe. Patrz, Yamaha z serią MT, reklamując ją Dark Side of Japan. I w tym momencie wszyscy wskoczyli na Yamaha i mówili: o Jezu, to dopiero idzie, bo była większa pojemność i straszny przeciąg. Sęk w tym, że Yamaha, ona jest fajna, przerażająca, ale my niekoniecznie od tego potrzebujemy od motocykla. Ja zrobię porównanie w ogóle MT-09 i tego Triumpha, bo to należy pokazać dokładnie, o co chodzi. Triumph był cały czas taki trochę spokojniejszy, trochę bardziej liniowy, jeżeli chodzi o oddawanie mocy. Wydawał się na pierwszy ruch manetki, że nie jest tak mocny, ale ostatecznie na przykład na torze okazywał się szybszy. Dlaczego? Otóż dlatego, że Triumph od samego początku miał super genialne, fajne podwozie bazujące na tej ramie. Ta rama naprawdę bardzo mało się zmieniła przez lata. Podejrzewam, że to jest jakaś kosmetyka. I ta rama w połączeniu z coraz lepszym zawieszeniem, które było montowane w kolejnych edycjach, modernizowanym wahaczem, sprawia, że ten motocykl jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej się prowadził po drogach. W końcu, ostatecznie, na dzień dzisiejszy, on się prowadzi tak dobrze już od 3 lat, że według mnie jest genialną maszyną do użytku na torach wyścigowych w trakcie track day. Co mamy obecnie? 3 lata temu, no wrócę do tego 3 lata temu, bo to była bardzo duża zmiana w Triumphie Street Triple RS i gdzieś test jest nasz na świecie motocykli, też jest onboard z toru Katalonia, kiedy to zorientowałem się, że motocykl Triumpha naked bike potrafi się zachowywać jak maszyna sportowa. Nie ma tej aerodynamiki, ciężko było na prostych, ale w zakrętach, wyjścia, hamowanie, wszystko to było po prostu poezja, genialne i elektronika też zachwycała. No i tutaj gładziutko przez te 3 lata byłem nawet zaskoczony, że w 2020 pokazano ten model, no bo teoretycznie po co? Tamten jest bardzo dobry, tamten już miał tą większą pojemność 765. W międzyczasie Triumph zaczął dostarczać silniki do Moto2, do Mistrzostw Świata, o zaraz dojdę do wyścigu w ogóle, już zacznę się tego silnika. I po co to zmieniać? No ale Triumph, tak jak Wam powiedziałem przy wielu już materiałach, oni dążą do tego, żeby być premium, żeby wszystko było nabite do granic możliwości, żeby ich motocykle były dopracowane tak, żeby nikt nie był w stanie się przyczepić do żadnego elementu. I to widać po wszystkich przełącznikach, wykończeniu tej maszyny, bo zawsze powtarzam, że Triumph aktualnie robi to najlepiej, jeżeli chodzi o detale. Według mnie tym razem trochę przekombinowali z zegarami, z obrotomierzem, który jest jakiś taki przestrzenny, w ogóle na torze dla mnie nieczytelny. I nie doszukałem się tutaj opcji zmiany tego obrotomierza, no ale trudno. Szczerze to ja w ogóle na jakieś potorze to rzadko patrzę na obrotomierz, no bo wolę patrzeć, gdzie jadę i po prostu słucham silnika, czuję, kiedy ciągnie i wtedy po prostu zmieniam biegi. No ale
Czasami trochę się zapędzą. Nie zmienia to faktu, że wykonany ten motocykl jest genialnie. I od razu zwrócę uwagę na to, bo patrzę tutaj. Nigdzie? No może w jakiejś Panigale, nie Panigale. Słuchajcie, no wstyd, ale trochę nie jestem sobie w stanie przypomnieć teraz motocykla. Być może dlatego, że nigdzie tak nie ma. Mamy regulację średnicy tłoczka w pompie hamulcowej. Tutaj sobie kręcimy takim pokrętełkiem. Możemy mieć 19, 20, 21. I to powoduje, że nie dźwignia jest na innej odległości, tylko dźwignia ma inne przełożenie. Czyli inaczej czujemy hamulec. On może być bardziej mięsisty albo bardziej sztywny. Kto jak lubi. Ja wolę takie mięsiste, miękkie hamulce dozowalne, pewnie spaczenie od Supermoto. I no słuchajcie, to jest dowód na to, że w motocyklu za te ileś tam kosztuje, nie wiem, nie pamiętam, w okolicach 450 tysięcy złotych, mamy takie smaczki, tak samo regulowana dźwignia sprzęgła, no po prostu cycuś, glancuś, opony Pirelli Supercorsa SP, no lekkie felgi, no wszystko. Garść suchych faktów. Mocniej wzrosła, ale to jest dobrze, bo spełnia Euro 5 i dobrze, że nie spadła, czyli mamy ciągle 123 konie mechaniczne, 123? 127 chyba. Napiszę gdzieś się tutaj, dużo mocy mamy w tym motocyklu i moment obrotowy wzrósł o 79 do 79 Nm i co jest ważne, największe wzrosty na krzywej, na wykresie mamy w środkowym zakresie obrotów. Waga? Nie wiem, mało, naprawdę mało. Myślę, że to jest gotowy do jazdy w okolicach 200 kg, może nawet mniej. Możecie mnie zlinczować, że jestem ignorantem, ale zaufajcie mi, nauczyłem się już, że dane na papierze nie mówią wszystkiego. Wolę wsiąść na motocykl i czuć, jak on jeździ, a dane mogę zawsze gdzieś dopisać w artykule, to będziecie mogli sobie to sprawdzić. Ważne, że on się prowadzi lekko, a nikt go przecież pod pachy nie będzie brał i nie będzie nosił. No ale proszę, gdzieś to jest, to będzie waga, wrzucimy ją. Zgubiłem się zupełnie, ale przejdę może do jazdy tym motocyklem po torze i do samej użyteczności silnika. Pamiętam, jak weszły te Daytony 675 i wszyscy nagle się na nie rzucili, żeby startować w klasie 600, ponieważ właśnie on miał ten mocny środkowy zakres obrotów i góra była całkiem przyzwoita. Owszem, teraz już nie zauważycie tych Dayton za bardzo w wyścigach i powiecie, no to jeżeli to jest taka super, to dlaczego w Mistrzostwach Świata Supersportów nie jest używana? A, dlatego, że nie jest za bardzo produkowana. Powiecie, że ale CBR600 też nie jest produkowane, używają. A ja wtedy odpowiem na to, że to są Mistrzostwa Świata. I w Mistrzostwach Świata jeżdżą ludzie aspirujący o tytuł Mistrza Świata i oni umieją jeździć w tym bardzo wąskim zakresie obrotów, gdzie jest produkowana moc maksymalna. I wtedy silnik czterocylindrowy rzeczywiście ma przewagę, ponieważ może się kręcić wyżej, generować więcej tej mocy. Ale dla nas, amatorów, którzy jeżdżą sobie po różnych torach, ćwiczą, trenują, najważniejszy jest ten środkowy zakres obrotu, gdzie jak popełnimy błąd albo po prostu się uczymy, nie potrzebujemy, żeby ten motocykl był taki agresywny, to my używamy tego środkowego zakresu obrotu i to jest właśnie to. W ogóle to jest genialne połączenie tego, wiecie, marketingu. Wydaje mi się, że on powinien być bardziej wykorzystany. Tego, że silnik ten jest używany w Moto2. I te Moto2 jeżdżą naprawdę szybciej dzięki tym silnikom niż silnikami 600-kami z Hondy. No, a jak się zachowuje ten motocykl? No, powiem Wam, że jest tutaj agresja. Został zmieniony rozrząd, zawory tam, coś tam. Szczerze, to ja wolę to opisać niż o tym mówić, bo to jest trochę nudne i też nie chcę popełnić gafy, więc to akurat sobie możecie przeczytać w świecie motocykli. Ważna jest reakcja. Reakcja na gaz jest dosyć mocno agresywna. Bardzo ładne sformułowanie, dosyć mocno agresywna. Chodzi o to, ten motocykl da się kontrolować. Jak jedziemy już drugim, trzecim biegiem w łukach, to fajnie on daje się regulować, ten rzędowy silnik. Ale jeżeli na przykład już jedziemy na wroty, na jedynce, albo jakiś zakręt, wpadniemy jedynką, co się zupełnie nie opłaca czasami, to czujemy, jaki on potrafi być nerwusem pod tym gazem. Tak samo jak robiłem stunty, jeździłem na tylnym kole. On skurkowany, pomimo tego, że mapę ustawiłem na road, mamy do wyboru road i track, on pod tym gazem jest nerwusem na maksa o wiele większym niż 675, bo to, co musicie wiedzieć, to to, że ten motocykl też był przez lata, ciągle jest kochany przez stunterów. Dlatego znowu, że mamy liniowe oddawanie mocy, to w stancie jest bardzo ważne, żeby motocykl liniowo oddał, bo jak robicie, wiecie, techniczne cyrkle, nie cyrkle, większe, małe, coś, drifty, to musicie mieć przewidywalny ten silnik, bardzo płynnie działający, a jednocześnie chcecie mieć mocny środek i przede wszystkim dół, żeby ten motocykl ciągnął. Dlatego Triumph
świetnie się sprawował w stancie i o dziwo to wytrzymywał, bo to jest dosyć mocny sprawdzian dla motocykli, bo tam nie mają lekko, są upalane na maksa i te silniki to wytrzymywały. Więc jeżeli chodzi o stan, to jest pod gazem trochę trudniej, oczywiście do ogarnięcia, ale wymaga to trochę czasu. Jeżeli chodzi o szybkie gumy, no to jest w porządku, chlast, jedynka, dwójka, lecisz, przebijasz sobie biegi, masz quick shifterek, bo i lecisz. Tutaj nie miałem za dużo tej prostej, ale uwierzcie mi na słowo, że da się to robić, jest to bardzo łatwe i przyjemne. Najłatwiejsze, dobra, nie najłatwiejsze, żebyście tak nie od razu nie rzucali się i nie próbowali tego na swoich motocyklach, na swoich Triumfach, bo na nowym od razu Triumfie, są stopale. One są po prostu genialne. Tak jest wyważony ten motocykl. Przednie zawieszenie Showa nie tylko na torze fajne daje czucie, bo to jest, wiecie, to jest zawieszenie, jak spotykacie w wielu sportowych motocyklach, nawet w Litrach Show EBP, w Big Piston Fork odnajdziecie. Jest świetnie ustawione, nierówności ładnie wybiera, jest przewidywalny ten przód, ale na stopalu robisz chlast. Tymi hamulcami Brembo, też najlepsze hamulce, jakie możesz mieć praktycznie. Robisz chlast, on się trochę podnosi i sunie na tym przodzie. Genialny, bardzo łatwy i przyjemny do wyczucia. O, oczywiście zapomniałem o samej elektronice. Pamiętam, zachwalałem mocno ABS Triumfa i ciągle mogę to robić, bo w trybie torowym możemy blokować sobie tylne koło i nawet robić sobie stopi, ale jak zrobiłem je wielokrotnie, to raz na czas ten system się mi włączył. Nie wiem dlaczego. To było tak, że podnosiłem ten motocykl i nagle odpuszczałem im przednie hamulce i on odjeżdżał. Zdarzyło się to ze dwa razy. No mówmy się, to jest mały problem, bo niezbyt wiele ludzi będzie sypało długie stopale na seryjnym motocyklu. No ale należy chyba o tym powiedzieć. Szkoda, że nie ma możliwości całkowitego wyłączenia ABS-u, ale to nie jest motocykl offroadowy, więc przepisy na to nie pozwalają. Nie zmienia to faktu, że na torze ABS w ogóle się nie wcinał w żadnym momencie, działał rewelacyjnie, a do stuntu, no mówmy się, do stuntu każdy wyciągnie już sobie ten bezpiecznik. Kontrola trakcji tak samo, w ogóle ten motocykl ma tak dużo trakcji dzięki temu amortyzatorowi Olinsa z tyłu i geometrii tym oponom, że on w warunkach dobrej przyczepności tej kontroli trakcji, ona tylko stoi na straży, jakbyśmy mocno przesadzili, a jak nawet ingerowała, to ingerowała w ten sposób, że w ogóle nie czułem, żeby odcinało moc w tym motocyklu, więc to jest rewelacyjne. On wychodził sobie takimi, widać nawet było po asfalcie, uślizgami tylnego koła, nie był w ogóle wstrzymywany ten silnik, więc elektronika, no tak jak w 2017 wersji, bardzo, bardzo, bardzo dobra, a do stuntu no, po prostu trzeba wyłączyć. O, co jest ważne? Na tylnym kole jeździmy z włączoną kontrolą trakcji i ona się w żadnym momencie mi nie wcięła. I to jest bardzo ważne, że jeżdżąc sobie normalnie nie musimy wyłączać kontroli trakcji, żeby dać na koło w trybie torowym, bo nie ma anti-wheelie w trybie torowym. Więc nie dość, że możemy sobie wyjść fajnie na gumie z zakrętu, to jeżdżąc na co dzień, nazwijmy to, możemy mieć włączoną kontrolę trakcji na wyjściach z zakrętów, a jak chcemy sobie strzelić z klamki, no to strzelamy i się nie przejmujemy komputerem. Więc te stopale to jest mistrzostwo świata. Ja tak sobie tutaj pojeździłem i przypomniały mi się czasy, jak się próbowało walić, jak im dalej, tym lepiej. I trochę mnie naszła ochota, żeby może spróbować znowu długie stopale porobić. Ale co żona na to? Nie wiem. W każdym razie, sama jazda na torze to jest dzika przyjemność. Ten motocykl tak chętnie skręca i to dzięki właśnie geometrii zawieszenia tych opon, że to są stricte sportowe opony, nimi możemy jechać na tor prosto, nawet nic nie trzeba zmieniać, tylko dzidować. On tak chętnie zmienia te kierunki, ten silnik tak lekko się kręci, że kilka razy nawet za szybko mi ten motocykl zmieniał, w cudzysłowie, ten kierunek, bo jechałem, chciałem wejść w zakręt i okazało się, że używając tej samej siły jakiejś przeciwskrętu, tym podobnych sztuczek, nagle się okazało, że jestem o wiele szybciej przy apeksie niż to planowałem. W pełnym złożeniu genialnie da się go kontrolować. No, nic nowego. Nic zaskakującego, nowoczesny motocykl zrobiony z dbałością i z dużą wiedzą odnośnie maszyn sportowych. Bardzo, bardzo fajny motocykl i bardzo, bardzo ciekawe jest to, że to jest kolejny Super Naked, bo mamy Hyper Naked, o których piszę w obecnym numerze świata motocykli w postaci KTM-a 12 Super Duke R, a to jest Super Naked. Kiedyś był spoko Nakedem, ale ciągle Nakedem, teraz jest Super Nakedem, bo jest to motocykl, który według mnie może skutecznie konkurować z maszynami sportowymi. Na drogach, w mieście, pozamiata każdego sporta, po prostu jest wygodniej nam, czujemy się bardziej pewnie. Na torze wyścigowym, jakby miało wiewki, byłby Daytoną, no to
byłby kosmos. A teraz nie tylko i wyłącznie jego minusem może być to, że na prostej startowej po prostu przez ten opór powietrza trochę będziemy tracić, ale w zakrętach, wejścia w zakręty, te hamowanie, wszystko mega, mega, mega. Jedyne, co mnie wkurzało dzisiaj, to lusterka, które trzeba było odkręcić przy jeździe po torze, bo próbowałem się zsuwać, cały czas mi to nie trzymało, miałem przez lusterka tę klaustrofobię na tym motocyklu. No, poza tym prima sort. Nie ściemniam, zawsze lubiłem street triple. Robiłem na nich dziwne, różne rzeczy na ulicach, jak jeszcze byłem mniej rozsądnym człowiekiem. Ten zachęca, naprawdę zachęca. Dlatego proponuję, żebyście zabierali swoje triumfy na tory wyścigowe, gdzie możecie robić takie rzeczy, wchodzić sobie zakrętami. O, to jest ważne. Nie powiedziałem o skrzyni biegów, o redukcjach i sprzęgle antyhoppingowym, bo nie trzeba używać już tylnego hamulca, nie trzeba używać półsprzęgła na wejściach w zakręty, gdy agresywnie redukujemy. Wystarczy zbić ten bieg, hamować, trochę rzucić ten motocykl w zakręt i on zaczyna się tak fajnie ślizgać. Zero dramatu, pełna kontrola. No super, 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 super. Bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że Kuba, tobie też się podobało. Mam nadzieję, że Łukasz też ci się podobało. Mam nadzieję, że wymieniłbym teraz wszystkie imiona męskie, damskie i powiedział, że mam nadzieję, że ci się podobało. Jak tak, to zapraszam na stronę światmotocykli.pl. Tam jest taka nowa rzecz, która może was zainteresować. I tam subskrybujcie i tym podobne rzeczy. Nienawidzę tego mówić. Wiecie, co robić, ale po prostu jak macie jakieś pytania, to dawajcie w komentarzach i sobie jeszcze porozmawiamy o motocyklach. Pozdrawiam.